tym miejscu może być Twoja reklama wideo. Skontaktuj się z nami. Burmistrz Krzysztof Obratański otrzymał jednogłośne wotum zaufania i absolutorium od radnych podczas czwartkowej sesji. Natomiast specjalną odznakę dostał z rąk wojewody świętokrzyskiego Józefa Bryka. Zapraszamy do obejrzenia sesji w całości. Link do tej retransmisji znajdziecie w naszym portalu w odpowiednim artykule. My z kolei prezentujemy jej skrót. O tym, co zaplanowano na tę sesję jeszcze przed jej rozpoczęciem, opowiedział nam przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Słoka. Dzisiejsza sesja to jest jedna z najważniejszych sesji, można powiedzieć, w roku. Jest to sesja podsumowująca rok miniony, czyli rok 2023. Dzisiaj będziemy mieli udzielenie absolutorium dla burmistrza miasta i gminy za rok 2023, przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu za rok miniony i udzielenie absolutorium burmistrza za wykonanie tego budżetu. To są takie dwie sprawy, które są najważniejsze. A jeśli chodzi o projekty uchwał, to taką najbardziej uchwałą, która budzi może najwięcej emocji, to będzie uchwała o wprowadzeniu opłat za parkowanie w centrum miasta i uchwała o zasadach przyznawania mieszkań, które będą budowane w ramach tego programu SIM-SMS. Jednym z pierwszych punktów podczas sesji było wręczenie burmistrzowi miasta i gminy Końskie Krzysztofowi Obratańskiemu odznaki honorowej za zasługi dla samorządu terytorialnego. Wręczenia dokonał przedstawiciel rządu w terenie wojewoda Józef Bryk. Chciałbym serdecznie podziękować za ten gest. On jest w pewnym sensie ukoronowaniem wieloletniej obecności w Radzie Miejskiej, w Radzie Powiatu, w samorządzie terytorialnym. On jest potwierdzeniem słuszności pewnej przyjętej drogi służby publicznej, która kierowała ludźmi Komitetów Obywatelskich Solidarność, bo tam był początek mojej działalności. Bardzo się cieszę, że spotykamy się akurat w sali, w której zaczynałem swoją drogę w samorządzie jako bardzo młody radny i przewodniczący Rady Miejskiej pierwszej kadencji. I cieszę się, że ta sala wygląda zupełnie inaczej niż wtedy, kiedy po raz pierwszy się tu pojawiłem. Że nasze miasto dzięki działalności samorządom wszystkich kadencji, w tym również moich poprzedników, wypiękniało, miasto się zmieniło. Że samorząd jest czymś, co w odróżnieniu od administracji scentralizowanej wsłuchuje się bardzo uważnie w głosy mieszkańców i stara się reagować na ich potrzeby, organizując życie samorządowe, życie społeczne na miarę możliwości, ale jednak zgodnie z tymi oczekiwaniami. Pana wojewodę już teraz serdecznie zapraszam, by nie tylko przy takiej uroczystości znalazł czas na odwiedzenie Końskich. Z dumą i radością odznaczyłem pana burmistrza dzisiaj tą odznaką. To są lata od 90. po dzisiejsze czasy. To jest takie podziękowanie od mieszkańców, od wyborców, to, że on jest wybrany po raz kolejny, a to odznaczenie dzisiejsze to jest dowód i zaufanie od władz centralnych, od władz wojewódzkich. Szanowni Państwo, cieszymy się, że mamy takiego człowieka w tym mieście, w tej gminie, której możemy zaufać z kadencji na kadencję. Następnie radni przyjęli porządek obrad 19 głosami za, czyli kompletem głosujących. W czwartek dwóch radnych było nieobecnych, to Ernest Kruk i Leszek Stanek. Informacja o pracy burmistrza pomiędzy sesjami była długa. Burmistrz mówił o realizowanych inwestycjach, ale tym razem nie pobił rekordu. Przemawiał jednak i tak blisko przez godzinę. Burmistrz m.in. mówił o budowie hali sportowej przy szkole podstawowej numer 2, gdzie już kładziona jest nawierzchnia podłogi, a cała inwestycja pochłonie ponad 16 milionów złotych, choć większość tych środków pochodzi z zewnętrznego dofinansowania z Polskiego Ładu. Opowiadał też o kolejnych oddawanych świetlicach po przebudowie i o tym, że w kolejce jest rozbudowa świetlicy w Modliszewicach. Tam jednak sprawa jest bardziej skomplikowana. Wspólnota wiejska chciałaby rozbudowy wartej 4 miliony złotych, jednocześnie nie podpisując użyczenia gminie. Jest tam pat, bo jeżeli strony nie dojdą do porozumienia, to może przepaść ponad milionowa dotacja przyznana na ten cel. Urząd przygotowuje też dokumentację pod budowę stadionu lekkoatletycznego w Końskich.
na tak zwanym Osirze. Radni dopytywali po przedstawieniu informacji m.in. o planowaną budowę północnej obwodnicy Końskich czy o stan drogi w Nieświniu. Na pytania odpowiadał burmistrz. W kolejnej części rozpoczęła się debata nad raportem o stanie gminy Końskie za rok 2023. W tym punkcie głos zabrał przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Słoka, który podsumowywał wykonane zadania w ostatnim roku na terenie koneckiego samorządu. Jego zdaniem był to najlepszy rok, jeśli chodzi o inwestycje. Gmina wykonała różne projekty za kwotę 65 milionów złotych. W swoim wystąpieniu Słoka przekazywał wiele treści ideologicznych, dosyć mocno atakując osoby o poglądach lewicowych. Obwiniał o niski przyrost naturalny ludzi, o odmiennych od niego poglądach, a nie brak warunków do tego, by dzieci mogły rozwijać się w miejscu, które daje im perspektywy. Warto całą sesję i to wystąpienie zobaczyć w retransmisji, do której link znajdziecie w naszym portalu. Następnie głos zabrała Helena Rozmus, która zwróciła uwagę na zadłużenie gminy. Radna Barbara Galant apelowała o lepszą współpracę z wszystkimi, a nie wybranymi radnymi. Radna Lidia Wiśniewska dopytywała o zasoby mieszkaniowe gminy, a także budowę osiedla SIM SMS, które nie posuwa się specjalnie do przodu. Obratański co do osiedla przekazał temat prezesowi spółki SIM SMS, który obecny był na sali. Ten miał odpowiadać na pytania w dalszej części sesji. Burmistrz poinformował jednak, że termin rozpoczęcia robót został przesunięty z uwagi na to, że wykonawca nie zdążył wyciąć drzew w okresie do tego wskazanym, a obecnie są one pod czasową ochroną. Roboty więc mają ruszyć zaraz po tym okresie. Głosowanie nad wotum zaufania. Jednogłośnie zostało ono przyznane burmistrzowi. 19 radnych, czyli wszyscy obecni na sali, głosowali za. Jestem pod wrażeniem tej stuprocentowej pewności, że sprawozdanie z wykonania budżetu, ale też wotum zaufania opisujące sprawozdanie o stanie gminy zostało tak przyjęte. Nieczęsto mi się to zdarza, więc lekkie zaskoczenie, ale chciałbym co powiedzieć. Oczywiście za stan gminy, w tym sytuacji zilustrowane w sprawozdaniu o stanie gminy, odpowiada imiennie burmistrz. Ale to, co tam się udało, to, co jest zrobione, to jest dzieło zespołowe. Dlatego chciałbym podziękować swoim współpracownikom, radnym Rady Miejskiej, którzy wspierali Urząd Miasta w przygotowaniu i realizacji działań, które ostatecznie zyskały uznanie dzisiaj w oczach Rady za tą współpracę, bo znakomita większość rzeczy wymagała i pewnego intelektualnego przetrawienia i potem przygotowania społecznego, żeby mogła zostać wykonana. No myślę, że to jest dobry prognostyk na początek kadencji. Cieszę się, że w ten sposób oceniono to, co i sam oceniam pozytywnie, przy zauważeniu jednocześnie wszystkich zagrożeń. Kolejnym ważnym głosowaniem było to nad udzieleniem burmistrzowi absolutorium za wykonanie budżetu w 2023 roku. Budżet uzyskał pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej, a odczytała ją wiceszefowa Rady Miejskiej Regina Maciejczyk. Również absolutorium burmistrz Obratański uzyskał jednogłośnie. Potem był czas na serię głosowań w różnych sprawach dotyczących gminy Końskie. Najciekawszą z nich było ustalenie strefy płatnego parkowania na terenie miasta Końskie, wysokości opłat, opłaty dodatkowej i sposobu ich pobierania. O tym informować będziemy Państwa w osobnym materiale wideo. Zachęcamy też do obejrzenia sesji w całości. Tam znajdziecie pełną dyskusję oraz wszystkie wyniki głosowań.